składa się z rodzin, z lektorów, z ministrantów, z spółek różańcowych, z akcji katolickiej, która powstaje w naszej parafii. I dzisiaj mamy okazję poznać tę wspólnotę rycerzy Kolumba, którzy działają w niedalekiej Brodnicy, są też w Lubinie, a dobrze byłoby, gdyby też pojawili się i w naszej parafii, w Strzygach. Więc oddaję głos. Nie będzie chwała na Jezus. Na wieki wieku, Panu. Chciałbym w kilku słowach opisać naszą organizację rycerzy Kolumba i w ten sposób zachęcić, tak jak to będzie wspomniał, mężczyzn z naszej parafii, aby występowali w nasze szeregi i tak samo przy naszej parafii utworzyli tak zwaną Radę Rycerzy Kolumba. Rycerze Kolumba to największa na świecie organizacja bratnia skupiająca praktykujących mężczyzn. Na całym świecie jest nas prawie 2 miliony, a w Polsce od 11 lat obecnie liczymy troszkę ponad 5 tysięcy. Jesteśmy założeni przez księdza Michała Mankiewny i naszym głównym zadaniem jest wspierać naszych biskupów i księży. Drugim zadaniem jest też sprawić, żeby coraz więcej mężczyzn było aktywnych w naszych parafiach, w naszych kościołach. Ksiądz Michał Mankiewny, obecnie sługa Boży, gdy zakładał naszą organizację 135 lat temu, zauważył, jakie trudne sytuacje żyli jego parafianie. Częściej uprzedzenia etniczne i bardzo otwarta na tamte czasy dyskryminacja katolicka. Dlatego mężczyźni bardzo często porzucali wiarę, żeby utrzymać się w pracy albo żeby ją otrzymać. I stąd ksiądz Mankiewny postanowił razem ze swoimi świeckimi przyjaciółmi założyć organizację Rycerzy Kolumba. Skąd ta nazwa? Rycerzy Kolumba. Oczywiście chodzi o odkrywcę Krzysztofa Kolumba. To był katolik, przyjął chrześcijaństwo na nowy kontynent i jest symbolem ewangelizacji. A rycerstwo w tej nazwie jest po to, żeby podkreślić te ideały, które zawsze łączyły się z rycerstwem, czyli służba Kościołowi i państwu. I tu już mamy rycerzy w parafii, jakie korzyści parafia ma. No, mężczyźni są włączeni w życie kościoła, w życie parafii, tak jak wspomniałem, i są wsparciem i pomocą dla księdza proboszcza. Przy okazji następuje rozwój duchowy, formacja tych mężczyzn. Oni stają się lepszymi mężami, lepszymi ojcami, nawet nie zauważą kiedy. Już dodatkowo mężczyźni rycerze Kolumba pomagają potrzebującym. Mamy cztery zasady. Dzięki tym czterem zasadom jesteśmy tak silną organizacją, która długo istnieje. To jest miłosierdzie, jedność, braterstwo i patriotyzm. Miłosierdzie dlatego, że pomagamy potrzebującym. W imię miłosierdzia. Ksiądz Mankiewny, nasz założyciel, jego przyjaciel, zauważył, że w jedności jest siła. Rycerze są tymi włóknami w sznurze. Indywidualnie są włókna, które bardzo łatwo jest rozerwać, ale gdy są w jedności w sznurze, tworzą sznur, wtedy tego sznura nikt nie rozerwa. Jesteśmy braćmi jeden do drugiego, pomagamy sobie nawzajem i propagujemy braterstwo wśród naszych członków i rodzin. Nie jesteśmy patriotami, patriotami do naszego kraju. Chociaż istniejemy w 17 krajach na świecie, to propagujemy patriotyzm do ojczyzny, w której żyjemy. Tutaj na zdjęciach widać stroje galowe. Tutaj na lewej, z lewej góry są stroje galowe rycerzy Kolumba, tak zwanego korpusu reprezentacyjnego. To nie są obowiązkowe dla każdego rycerza stroje, także proszę mnie obawiać. Ale w stroje takim codziennym rycerza jest tutaj szarfa biało-żółta z logo rycerzy Kolumba. Jeszcze raz korpus reprezentacyjny. Często może widocznie byli w telewizji, czy w innych miejscach, w środkach masowego przekazu. Co robią rycerze Kolumba? Rycerze Kolumba działają w sześciu sferach działalności. W żelaznych sferach to jest
Kościół, rodzina, opona życia, młodzież, działalność dla lokalnej społeczności parafialnej, czyli działalność charytatywna i pomoc członkom i rodzinom. Dla Kościoła decyzje Kolumba przeznaczają około 80% swoich wysiłków i czasu, czyli większość działań to są działania na rzecz Kościoła, od służby liturgicznej poprzez różne manualne prace, malowanie, przygotowywanie Kościoła do świąt i inne rzeczy. Rodzina jest najmniejszą i najważniejszą grupą społeczną, dlatego Macierzy Kolumba działają na rzecz wzmocnienia jej, która teraz jest atakowana z różnych stron, wzmocnienia i propagowania wartości rodziny. Z tym również z rodziną łączy się następna sfera działalności, to jest obrona życia. Macierzy Kolumba są za obroną życia od poczęcia do naturalnej śmierci. I wykonują różne dzieła, programy na rzecz obrony życia sami lub pomagają innym organizacjom, które się w tym specjalizują. Młodzież jest bardzo ważna dla nas, dla naszego społeczeństwa, gdyż to jest nasza przyszłość, przyszłość naszych parafii, przyszłość naszego państwa, narodu i naszej wiary, naszego Kościoła. Dlatego spędzamy czas z młodzieżą pozalekcyjny, poza szkołą, organizując młodzieży różne zajęcia sportowe, konkursy, obozy letnie itd. Działalność na rzecz lokalnej społeczności, tak jak powiedziałem, to jest nasza działalność charytatywna, przygotowywanie paczek dla potrzebujących teraz na święta i inne dzieła większe. I pomoc członkom i ich rodzinom. Już jesteśmy organizacją braterską, pomagamy sobie nawzajem. Tutaj przykłady są tego, co robimy na rzecz Kościoła, czyli to 80% czasu i energii naszej. Jak widać z tych przykładów, to nie ma nic takiego rewolucyjnego, nowego, że to już się dzieje w waszej parafii. Ale nie jesteśmy organizacją, która będzie konkurować z jakąkolwiek inną katolicką organizacją parafialną. Będziemy robić to, co wskażemy na piątkę, to trzeba jeszcze zrobić, to jest do zrobienia. Tutaj na zdjęciach są przykłady tego, co robią Macierzy Kolumba w innych częściach Polski. Peregrynacja obrazu Matki Bożej z Guadalupe, patronki Macierzy Kolumba w Gdańsku. Jesteśmy organizatorami różnych uroczystości i kongresów katolickich, tak jak tutaj Światowy Kongres Bożego Miłosierdzia w Krakowie, Łagiennikach. Zdjęcie z Brodnicy, rycerze przygotowują opon do prowadzenia. Zdjęcie Kielecczyzny, rycerze Kolumba naprawiają przydrożne figurki. A ten projekt zajął mi 2 lata, żeby wszystkie figurki przydrożne w diecezji naprawić. Obrona życia i rodzina, dwie sfery działalności połączone. To jest różnego rodzaju działalność edukacyjna, organizowanie wystaw, modlitwy, programy prorodziny, małżeńskie. Przykład to Marsz dla Życia i Rodziny, coraz bardziej popularny w Polsce. W ubiegłym roku było 140 marszów dla życia i rodziny. Ta manifestacja pro-życiowa, pro-rodzina. Mamy również stronę internetową Dobry Ojciec, to jest strona internetowa dla mężów, ojców, właściwie dla rodziców. To jest zdjęcie z Marszu dla Życia i Rodziny, Szyniec, Słupsk, Dzień Dziecka organizowany przez rycerzy Stałych Rycerzy. Jeżeli chodzi o działalność z młodzieżą, dla młodzieży, to tak jak wspomniałem, to są obozy takie zimowe, konkursy edukacyjne, na przykład na temat wiedzy o Janie Pawle II. Rycerze organizują, przygotowują z nagrody dla najlepszych. Prowadzimy grupę młodzieżową. Przykłady. Obóz zimowy organizowany przez rycerzy w Tychach. Konkursy szachowe zorganizowane przez rycerzy w Starachowicach. Obóz letni zorganizowany przez rycerzy w Brodnicy. Tutaj też inne są ucieczki, zawody sportowe organizowane przez rycerzy. Ostatnia
sfera działalności, którą chcę wspomnieć, to działalność społeczna, czyli nasze dzieła charytatywne, takie miłosierdzie. Dla ubogich, bezdomnych, starszych, niepełnosprawnych, chorych. Jesteśmy wolontariuszami, którzy im pomagają. Przykład to jest kontener, który zakupiliśmy dla potrzebujących trzech rodzin, które straciły dom ostatnio na Wołomicy pod Chojnicami. Też rozstawiliśmy wózki inwalidzkie razem z Caritasem. Mamy cztery rycerskie ceremoniały informacyjne, które połączone są z naszymi zasadami, które wcześniej